Znajdujemy się w Lipienicy, koło Krzeszowa. Moje gospodarstwo wynosi hektarów 50. Hoduję bydło mięsne, sztuk gdzieś około 150. 4 lata temu kupiłem Ursusa, typ 3102. Używam go do prasy, do kosiarki rotacyjnej, do agregatu, do talerzówki, do wszystkich prac polowych. W ubiegłym roku zastanawiałem się nad kupnem drugiej maszyny. Wahałem się różnymi marce New Holland, Case, aż wreszcie znalazłem markę Basak, którą po wahaniach, ale po prostu zakupiłem. Duża różnica jest w cenach tej samej mocy ciągników New Hollanda czy tam Case'a. No i zdecydowałem się na tego Basaka, bo była cena bardzo atrakcyjna. No i jestem zadowolony z tego ciągnika jak na razie. Nie ma żadnych usterek. Przegląd na czas, przyjechali, zrobili. Nawet mnie przy tym nie było. To jak przyjechałem później, to pokazali części, które wymienili. Nie, że nie wiadomo co, tylko części stare pokazali. Przegląd był na telefon, w jeden dzień był telefon, na drugi dzień serwis był na podwórku, ciągnik zrobiony, nie mam żadnych zastrzeżeń ani do tej firmy, ani do serwisu. Basak posiada 118 koni mocy na naszym terenie górzystym, który go używam do tych prac, które wykonuję. Bardzo się dobrze sprawuje. Basaka używam głównie do zielonki, bo trudnie się zielonką, do prasy, do kosiarki, do grabiarki, do przewracarki, do każdej pracy go używam, która mi jest potrzebna, co nie? Do agregatu, jak sieje, do siewnika. Kupiłem tego Basaka, to spalanie, informowali mnie, że do 100 motogodzin spalanie może być różne. No i faktycznie tak było. Do 100 motogodzin to mi palił 9-10 litrów na motogodzinę, a teraz przy 150 motogodzinach mam zrobione, no przy takich kosiarce, przy grabiarce, przy tych lżejszych robotach pali mi w granicach 6-7 litrów na motogodzinę. Jeżeli chodzi o wyposażenie Basaka, to jest bardzo dobre, kabina, klimatyzacja, hydraulika, 4 wyjścia hydrauliczne, cięgno hydrauliczne,
radio, wszystko było w wyposażeniu bez żadnej dopłaty. Posiada 4 biegi i jeden w tym półbieg, który pomaga, jeżeli gdzieś ciężko, nie trzeba zmieniać czwórki na trójkę, tylko wystarczy zmienić półbieg jeden i moc się od razu zwiększa.